Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym świątecznym wydaniu programu naszej Credit Union. Dziś przeżywamy Wielką Sobotę, dzień zadumy nad śmiercią i nadzieją na zmartwychwstanie. Obejrzyjmy felieton telewizji Trwam, przedstawiający przebieg uroczystości kościelnych odbywających się tradycyjnie w Wielką Sobotę. Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia modlimy się przed grobem Pańskim i adorujemy Najświętszy Sakrament. Poświęć ten ogień i przez te święte wielkanocne... Po zmroku obchodzimy Wigilię Paschalną, na którą składa się liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia Eucharystii. W czasie liturgii kapłan przed wejściem do kościoła święci ogień, od którego zapalany jest paschał. Podniosłym obrzędem jest także poświęcenie wody chrzcielnej. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, które są znakiem przynależenia do Jezusa Chrystusa. W liturgii Wigilii Paschalnej wybrzmi na nowo to oczekiwane przez nas Alleluja, które pożegnaliśmy 40 dni temu. Alleluja, krótkie słowo, ale jakże bardzo treściwe. To śpiew triumfu, pokonania zła, zwycięstwa, to okrzyk bardzo spontaniczny, to podkreślenie obecności Boga. No a jeżeli Bóg z nami, no to któż przeciwko nam? Liturgia Wigilii Paschalnej według odnowionych obrzędów Triduum Paschalnego kończy się procesją rezurekcyjną, która obwieszcza całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielką Sobotę święcimy także pokarmy, które spożywać będziemy z najbliższymi podczas wielkanocnego śniadania. Wielkanocne pokarmy mają swoją bogatą symbolikę. Jajko to symbol nowego życia, zwycięstwa życia nad śmiercią. Mięso symbol baranka paschalnego. Sól ma chronić od zepsucia. Chrzan ma przypominać mękę pańską, a chleb ostatnią wieczerzę. Jutro obchodzić będziemy największe święto Kościoła katolickiego, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Swą refleksją na temat Wielkiej Nocy w tym wyjątkowo trudnym okresie podzieli się z Państwem proboszcz parafii świętego Kazimierza w Toronto, ojciec Janusz Błażejak, będący również przewodniczącym Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę. Droga Polonio, zazwyczaj w tym czasie przesyłamy sobie serdeczne życzenia. Wiosenną, radosną i pokojną atmosferą przesiąknięte. Moi drodzy, mija kolejny wielki post w naszym życiu, kolejne święta i uroczystości, ale każde z nich jest inne, przeplecione innymi wydarzeniami i inną historią naszego życia. Być może dla nas w tym roku te święta są smutniejsze, pozbawione pełnej radości Wielkanocy, ale musimy powstać z grobów naszego smutku i patrzeć w przyszłość. Nadejdzie dzień radości i wesela. Trwajmy tylko w miłości zmartwychwstałego Pana. Ta wyjątkowa sytuacja nie może zagasić naszego świątecznego ducha. Zatem podnieśmy nasze głowy i jak apostołowie wielkanocny poranek biegnijmy z nadzieją w przyszłość, bowiem zmartwychwstały jest naszą nadzieją, naszą przyszłością. Jest tym, który niszczy mroki ciemności i największego strachu. Moi drodzy, niech zmartwychwstały Chrystus natchnie wasze serca miłością, radością i niech doda sił do codziennych zwycięstw. Niech będzie On niewyczerpalnym źródłem waszej nadziei i pozwoli odnajdować znaki swojej obecności w dzisiejszym świecie. Dzisiaj do Niego, który jest naszym życiem, skierujemy nasze życzenia w imieniu Konferencji Polskiej Księży. I pragnę złożyć wam z głębi naszych serc, w imieniu wszystkich księży, te najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Życzymy wam, aby zmartwychwstały Chrystus wspomagał was na drogach życia, pozwalając doświadczyć swojej mądrości i mocy. I niech ufność i odwaga towarzyszą waszej codzienności, a wszystkie sprawy dokonują się w miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. W imieniu wszystkich księży
życzę Wam wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego i smacznego jajka. Szczęść Wam Boże. W tym tygodniu przyjmijmy pewność, że Bóg może przebaczyć każdy grzech i każde oddalenie, może wszelki płacz zamienić w taniec, mówił podczas swojej homilii Ojciec Święty Franciszek. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Procesja z palmami rozpoczęła uroczystą mszę świętą na placu świętego Piotra, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. W swojej homilii papież podkreślił, że to właśnie na krzyżu, w najtragiczniejszym momencie, Jezus realizuje swoje najtrudniejsze przykazanie – miłość nieprzyjaciół. Jezus uczy nas dzisiaj, abyśmy przerwali błędne koło zła i ubolewań, abyśmy na gwoździe życia odpowiedzieli miłością, na ciosy nienawiści czułością przebaczenia. Jak mówił papież Franciszek, również i dziś Chrystus jest po raz kolejny ukrzyżowany w szaleństwie wojny. Tak Chrystus ponownie zostaje przybity do krzyża w matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci. Zostaje ukrzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi na rękach. Zostaje ukrzyżowany w starcach, pozostawionych samym sobie na śmierć, w młodych pozbawionych przyszłości, w żołnierzach posłanych, by zabić swoich braci. Nigdy jednak nie jest za późno na nawrócenie, nie jest za późno na przebaczenie. Z Bogiem zawsze możemy powrócić do życia. Odwagi, podążajmy ku Wielkanocy z Jego przebaczeniem, ponieważ Chrystus nieustannie wstawia się za nami u Ojca, a patrząc na nasz pełen przemocy i zranień świat, nie przestaje powtarzać: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Papież Franciszek razem z wiernymi odmówił także modlitwę Anioł Pański. W imieniu władz Credit Union, świętego Stanisława, świętego Kazimierza, instytucji finansowej, pod której egidą od 29 lat nadawany jest oglądany przez Państwa program telewizyjny polcu.tv, życzenia świąteczne złożą Państwu przewodnicząca Rady Dyrektorów Elżbieta Morgan i prezes zarządu Andrzej Pitek. Dzień dobry Państwu. W imieniu Rady Dyrektorów i zarządu Credit Union, świętego Stanisława i świętego Kazimierza, witamy wszystkich widzów naszego programu telewizyjnego, a wśród nich członków Credit Union. Już jutro niedziela wielkanocna i z tej okazji chcielibyśmy złożyć Państwu serdeczne życzenia świąteczne. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Wielkanoc to radosne święto. Z tej okazji życzymy Państwu, Państwa rodzinom, obfitych łask Bożych, zdrowia, pokoju, radości. Niech zmartwychwstanie naszego Pana napełni nas wszystkich pokojem i wiarą. Niech da nam siłę do pokonania wszelkich trudności. W sposób specjalny życzenia kierujemy do członków naszej Credit Union, księży i organizacji parafialnych oraz organizacji polonijnych. Przy tej okazji składamy podziękowanie członkom naszej Credit Union za korzystanie z usług finansowych naszej instytucji. Dziękujemy za życzliwość i zaufanie. Życzenia kierujemy również do wszystkich pracowników naszej Credit Union oraz członków Rady Dyrektorów. Miniony rok finansowy był wyjątkowo pomyślny dla naszej instytucji, a na dobre wyniki złożył się wysiłek i entuzjazm wszystkich pracowników. Zgodnie z tradycją wielkanocną życzę Państwu radosnych świąt. A ja życzę Państwu smacznego jajka i mokrego dyngusa. Koncerty pieśni pasyjnych oraz misteria męki pańskiej odbywające się w Niedzielę Palmową w kraju to już tradycja przygotowująca nas do Triduum Paschalnego. Tradycja niestety w ubiegłym oraz w tym roku przerwana z powodu pandemii koronawirusa. Chcemy więc powrócić do 2019 roku, gdy w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze przedstawiane zostało misterium męki pańskiej pod tytułem Święci Polscy,
przygotowane wyłącznie przez osoby należące do parafii. W Misterium, powstałym według scenariusza i pod opieką artystyczną siostry Karoliny Szynkowiak, udział wzięło ponad 40 aktorów, a wśród nich odtwarzający z wielką pasją postać Jezusa Łukasz Orwiński. Przedstawienie wypełnione także przesłaniami polskich świętych muzycznie wzbogacił 20-osobowy chórek młodzieżowy pod dyrekcją Joanny Ruty i Marka Reitmajera, a o odgrywające w spektaklu bardzo ważną rolę światło i dźwięk zadbali Paweł Nikolał i Michał Kowalczyk, zaś autorką scenografii była Mariola Brozda. Róbcie z domu mojego. Jakim znakiem udowodnisz, że masz prawo czynić takie rzeczy? Zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni... 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w 3 dni? Z tym rabim z Nazaretu. Tłumy go słuchają. On nas ciągle upomina. Wyśmiewa. Boga nazywa swoim ojcem. Co wyminacie? My ja go wam wydam. Kim jesteś? On jest jednym z jego uczniów. Wydasz swojego mistrza? Pana i nauczyciela, jak go nazywacie? Wydasz go nam? A co wy mi za to dacie? Trzydzieści srebrników. Prawo taką nakazuje zapłata za niewolnika. Wydam go. Dobrze, jeśli nas oszukałeś, stracisz życie. Potrzebuje tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wierzycie we mnie. Wiecie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Pan Bóg dał nam ciało i krew swego Syna, abyśmy tę biedną duszę karmili. Nie może dusza bez tej tajemniczej strawy żyć. Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć coś jeszcze piękniejszego? Bierzcie, pijcie. To jest moja krew nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Chrystus wiele razy mówił: czuwajcie. Co to znaczy? Czuwał. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam. Nie zniekształcam. Nazywa po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże mi jak Jaca, ale jak ty, mój ojcze. Więc ty jesteś Synem Bożym? Tak. Ja jestem. Zbluźnił! Na cóż nam teraz potrzeba świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo! Winny śmierci! Na śmierć! Czyż nie chcieli być działami z nim w ogrodzie? Nie! Jeżeli dusza uzna swoją słabość, to się uzdrowi, a gdy nie, to będzie z nią ciężko. Ale i pod tym względem przez niepokalaną wszystko możemy. Nie ma tak rogatej pychy, żebyśmy przy jej pomocy nie wykorzenili jej. Już to samo, że dusza zwraca się do niepokalanej jest pokorą. Jest to więc lekarstwo pewne, niezawodne i najłatwiejsze dla wszystkich. Czy ty jesteś królem żydowskim? Tak. Ja nim jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Cóż to jest prawda? Rola księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie. Takich przykładów w chrześcijaństwie mamy wiele i z tych przykładów powinniśmy dla siebie wyciągać wnioski. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Wyprowadzić w imię śmierci! Na śmierć! Na śmierć! Na wszyscy! Używamy go! Na śmierć! Na śmierć! Na śmierć! Na śmierć! Używamy go! Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalnia wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, aby wam wolnił króla żydowskiego? Nie tego, lecz Barabasza! 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 Barabasza!
sprzeciwia się Cezarowi. Na śmierć z nim! Cóż jest Mamucini z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Uwolnić Barabasza! Jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Krew jego na nas i na dzieci nasze! Serce rwie mi się w strzępy. Myślę, co będzie z grzesznikami, jeżeli nie skorzystają z męki Jezusa. W Jego męce widzę całe morze miłosierdzia. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Innych wybawiał, że teraz sam siebie wybawi, jeżeli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Jest królem Izraela. Niechże zejdzie z krzyża, uwierzymy w niego! Zaufał Bogu? Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem synem Bożym. Pragnę.
pokój wam. Czemu jesteście tacy zmieszani? I wątpliwości się budzą w waszych sercach. Spójrzcie na moje ręce, nogi. To ja jestem. Napisane. Mesjasz będzie cierpiał i na trzeci dzień zmartwychwstanie. Wy jesteście świadkami tego. Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że 14 lutego rozpoczął działalność kolejny oddział Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, tym razem znajdujący się przy 377 Main Street w Milton. Z szerokiego zakresu usług świadczonych przez naszą instytucję finansową będzie więc mogło korzystać również wiele osób mieszkających w regionie na zachód od metropolii torontońskiej. Zapraszamy do nowocześnie zaprojektowanego biura, w którym oczekuje Państwa w pełni profesjonalna, uprzejma obsługa. Szczegółowe informacje oraz godziny otwarcia nowej placówki zamieszczone są na podanej stronie internetowej. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który rozpoczął już trzeci rok prezentacji sylwetek polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku w historii sztuki, nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu twórczość ważnego i jednego z najpopularniejszych malarzy scen historycznych, religijnych i batalistycznych – Jana Stykę. Artysta urodził się 8 kwietnia 1858 roku w Lwowie. Był synem oficera armii austriackiej czeskiego pochodzenia. Zamiłowanie do malarstwa zdradzał od dziecka. Po ukończeniu gimnazjum w Lwowie studiował w Akademiach Sztuk Pięknych w Wiedniu i w Rzymie, a w latach 1882-85 u Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Z Matejką łączyła go wielka przyjaźń. Mistrz pomagał młodemu Styce w początkach jego kariery, a w 1883 roku Jan Styka organizował obchody jubileuszu Jana Matejki. Już na początku swojej drogi artystycznej Jan Styka zadebiutował wielkowymiarowym obrazem Regina Polonia. Obraz namalował Styka pod okiem Matejki na przekazanym mu przez nauczyciela płótnie pozostałym po namalowaniu Sobieskiego pod Wiedniem. W obrazie widać matejkowskie wpływy, ale również inspiracje płynące z malarstwa włoskiego renesansu. To początki twórczości o romantycznym
patriotyczno-mistycznym i religijnym profilu. Po krakowskich studiach spędził kilka lat w Paryżu. Tam zawarł znajomości z kolejnymi polskimi artystami emigrantami, m.in. Teodorem Axentowiczem i Józefem Chełmońskim. Styka obdarzony był również pięknym głosem. Temu ostatniemu śpiewał pieśni Moniuszki, co Chełmońskiego wzruszało do łez. W Paryżu, poza doskonaleniem warsztatu malarskiego, wzbogacał własny język artystyczny o krajobrazowe studia w plenerze. To był wpływ rozwijającego się tam impresjonizmu. Ale również Jan Styka dał się poznać jako świetny portrecista. Portrety były malowane w realistycznej konwencji, luźno i z dużą wrażliwością, a przy tym z trafną charakterystyką portretowanych. Każdy jest w odmiennym nastroju i temperamencie, od bardzo sugestywnych o silnej ekspresji do delikatnych, subtelnie ukazanych, prawie lirycznych. Portret Ernesta Marcia Rewolucjonisty to niezwykłej mocy i urody portret. Wspaniale namalowany, o mocnej ekspresji, a jednocześnie bogaty w niuanse. Mój ulubiony. Portret hrabiego Potockiego to również popis kunsztu malarskiego Jana Styki. Świetny portret. W innym nastroju i atmosferze jest portret Franciszka Krudowskiego, kompozytora i przyjaciela artysty jeszcze z czasów studiów w Wiedniu. W Paryżu wielkich sukcesów Styka nie osiągnął. Mimo że sztuka jego była zauważona przez krytyków, nie zyskał nagród ani sukcesów. W życiu prywatnym doznał również rozczarowań. Zmarła jego żona, zaledwie po 7 miesiącach małżeństwa. W 1888 roku przyjechał do Kielc. Tu poślubił swoją byłą uczennicę, Lucynę Olgiati. W Kielcach urodzili się dwaj synowie Styki, Tadeusz w 1889 roku i Adam w 1890 roku. Wyrośli na malarzy. Państwo Stykowie również mieli trzy córki, Marię, Zofię i Janinę. W Kielcach powstało wiele obrazów o religijnej tematyce. Artysta malował je na kolanach. Malowane w realistycznej konwencji, w bardzo naturalnej atmosferze, unikając sztucznego patosu. Delikatne, rozproszone światło w prosty sposób modeluje nam scenę, pełną plastycznych niuansów. W obrazach tych widać kunszt artysty, a jednocześnie głęboką wiarę. Prace te niosą urozmaicone podejście do kompozycji i atmosfery. Nie ma szablonów i powielania. Maria, ta w wąskim i długim, trudnym do zakomponowania formacie, gdzie Styka odwołuje się do gotyckiej geometrii i ascezy. Silna i zdecydowana kompozycja jest w balansie z pięknie namalowanymi niuansami draperii, ręki i twarzy. Mój ulubiony obraz tego znakomitego artysty. W 1890 roku Jan Styka powrócił do ulubionego Lwowa. Miał tam doskonałe warunki do pracy w dobrze oświetlonej pracowni we własnej willi. W stulecie uchwalenia Konstytucji 3 maja Styka namalował Polonię. To obraz alegoria Polski. Została przedstawiona jako przykuta do skały kobieta w białej szacie, u której stóp leżą ofiary walk o niepodległość Polski. W centrum obrazu artysta ukazał bohaterów narodowych. Liczne reprodukcje całego lub fragmentów obrazu ukazywały się na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów, między innymi w postaci pocztówek. Obraz w romantycznym, patriotyczno-mistycznym duchu przyjęty został entuzjastycznie. Został zakupiony ze środków publicznych i wyeksponowany we lwowskim ratuszu. W 1895 roku Jan Styka wyjechał do Palestyny i rozpoczął przygotowania do niezwykle ambitnego projektu, jakim było przedstawienie panoramy zatytułowanej Golgota. Scena przedstawia moment tuż przed ukrzyżowaniem. W projekcie tym uczestniczyli inni artyści: Zygmunt Rozwadowski, Tadeusz Popiel i mistrz małych formatów pejzaży Jan Stanisławski. Tu artyści musieli zmierzyć się z płótnem o wymiarach 60 na 15 metrów, sprowadzonym specjalnie z Belgii. Obraz został ukończony w 1896 roku. Jest uważany za największy religijny obraz na świecie. Golgota była wystawiona we Lwowie i w Warszawie.
następnie powędrowała do Moskwy, a następnie za ocean, gdzie ostatecznie po kilku dekadach zawisła na stałe w Forest Lawn Memorial Park na przedmieściach Los Angeles. W 1976 roku Karol Wojtyła, przyszły papież, po obejrzeniu Golgoty napisał: pod wielkim wrażeniem dzieła mojego rodaka, Jana Styki, polecam Bogu wszystkich, dla których Krzyż Chrystusa jest nadzieją zmartwychwstania i życia. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić twórczość tego tak wielkiego artysty i patrioty. Zapraszam Państwa na nasze następne spotkanie. Będzie również poświęcone temu artyście. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. W całej Polsce trwają uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Centralne z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie. O godzinie 8:41 w całej Polsce zawyły syreny. To element upamiętnienia 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Również o godzinie 8:41 przed Pałacem Prezydenckim odczytano apel pamięci. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej. Kwiaty złożono przed pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym czasie prezydent Andrzej Duda był na Wawelu. W krypcie wawelskiej złożył wieniec na sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Oni wszyscy zginęli dlatego, że lecieli tam do Smoleńska, tam do Katynia po to, żeby oddać hołd polskim oficerom, którzy 70 lat wcześniej zostali pomordowani. Z Krakowa prezydent udał się do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie złożył wieniec przy grobie Ryszarda Kaczorowskiego. Wieńce składano na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej znajdujących się na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach oraz na cmentarzu brudnowskim. 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim zmierzała na uroczystość z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Oto fragment przemówienia, które miał wówczas wygłosić świętej pamięci prezydent, a które dziś, także w kontekście katastrofy smoleńskiej, jest niezwykle aktualne. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody, przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. Dziś potrzeba nam prawdy także o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Na jaw wychodzą kolejne brutalne zbrodnie Rosjan. W wyniku ostrzału rakietowego dworca kolejowego w Kramatorsku zginęło co najmniej 50 osób. W
odbitej niedawno Borodziance skala okrucieństw może być jeszcze większa niż w Buczy. To jedno z najbardziej dotkniętych wojną miast. Rakiety spadały tam jedna za drugą. Rozpoczęła się praca nad odgruzowywaniem Borodzianki. Tam jest jeszcze straszniej, jeszcze więcej ofiar rosyjskich okupantów. A co się stanie, gdy świat pozna całą prawdę o tym, co rosyjska armia zrobiła w Mariupolu? Mieszkańców wioski znajdującej się niedaleko Kijowa Rosjanie zamknęli w piwnicy. Nikogo przez wiele tygodni nie chcieli wypuścić. Bardzo ciężko było oddychać, zwłaszcza w pokoju, w którym mieszkałam, w tym dużym. Tam nie było okien, tak wielu ludzi się zakrztusiło. Naprawdę było bardzo ciężko. Najpierw nas okrążyli, a potem nie chcieli wypuścić. Byliśmy tam od 5 do 30 marca. Wiele osób zmarło w tej piwnicy z wycieńczenia. Ofiary wrzucane były do masowych grobów. Rosyjskie wojskowie uderzyły po wokzalu. Siły radzieckie uderzyły w stację kolejową w naszym mieście Kramatorsk. Zwykły dworzec, zwykłych ludzi. Nie było tam personelu wojskowego. Byli ludzie, którzy czekali na pociąg do bezpiecznego terytorium. Mówił przed fińskim parlamentem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Takie zbrodnie jak ta sprawia, że wiele krajów boi się o swoje bezpieczeństwo. Finlandia będzie wnioskowała o członkostwo w NATO. Tymczasem Rosja ponosi coraz większe straty wojenne. Po raz pierwszy od początku wojny publicznie powiedział o nich rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej rosyjska propaganda mówiła o paśmie sukcesów. Mamy znaczne straty wojsk, to dla nas wielka tragedia. Moskwa cały czas podtrzymuje, że ta krwawa wojna jest wyłącznie specjalną operacją militarną. Za zbrodnie wojenne na Ukrainie Rosja została zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Zawieszenie Federacji Rosyjskiej w Radzie Praw Człowieka nie jest opcją, ale obowiązkiem. But a duty. Kreml grozi teraz państwom, które głosowały za jej wyrzuceniem. Rosja prowadzi także wojnę dyplomatyczną. Dziś wyrzuciła 45 polskich dyplomatów. To odwet za marcowe wydalenie z naszego kraju 45 przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji za działalność szpiegowską. Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że 14 lutego rozpoczął działalność kolejny oddział Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, tym razem znajdujący się przy 377 Main Street w Milton. Z szerokiego zakresu usług świadczonych przez naszą instytucję finansową będzie więc mogło korzystać również wiele osób mieszkających w regionie na zachód od metropolii torontońskiej. Zapraszamy do nowocześnie zaprojektowanego biura, w którym oczekuje Państwa w pełni profesjonalna, uprzejma obsługa. Szczegółowe informacje oraz godziny otwarcia nowej placówki zamieszczone są na podanej stronie internetowej. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Białaś! Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę po 2 latach ponownie organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach w sobotę 23 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej mszy świętej przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi ojciec Alfred Grzępa, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Program pielgrzymki: o godzinie 11.30 różaniec, o godzinie 12.00 uroczysta msza święta koncelebrowana, a o godzinie 13.00 koronka Dom Bożego Miłosierdzia. W tym roku organizatorzy jeszcze nie zapewniają posiłków, dlatego każdy pielgrzym winien zadbać o to we własnym zakresie.
Polsko-kanadyjski klub jachtowy Biały Żagiel w Toronto zaprasza na swój jubileuszowy 25. Wielki Bal Kapitański, który odbędzie się w sobotę 23 kwietnia o godzinie 18.30 w Oasis Convention Center przy 1036 Lakeshore Road East w Mississauga. W programie Welcome Drink, czyli żeglarski rum, uroczysta kolacja, zimny bufet i obficie zaopatrzony bar. Do tańca grał będzie zespół Mr. System wraz z piosenkarką Violettą Markiewicz. Atrakcyjny program rozrywkowy oraz loteria ze wspaniałymi, cennymi nagrodami. Bilety pod podanym na ekranie numerem telefonu, a poprzez e-transfer pod podanym adresem mailowym. Rodzina Radia Maryja w Kanadzie zaprasza na bankiet wielkanocny Radia Maryja w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 2 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Catra Road w Mississauga. Obiad świąteczny przygotowany przez mistrza Jana Gromadę. W części artystycznej koncert wielkanocny z okazji 30-lecia Radia Maryja, w którym wystąpi znakomita śpiewaczka Julia Frodyma. Bankiet poprzedzi msza święta o godzinie 11 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. Bilety do nabycia w sklepach Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue i Something Special na plaży Wisła w Mississauga oraz w Centrum Kultury. Informacje u pani Joanny Strzeżek pod podanym numerem telefonu. Teatr Centrum zawiadamia o wznowieniu wystawionej i wspaniale przyjętej w 2019 roku, pełnej zaskakujących zwrotów akcji, znakomitej komedii Raya Cooney pod tytułem Mayday. Przedstawienia odbędą się w piątek 29 kwietnia o godzinie 19.30 oraz w sobotę 30 kwietnia o godzinie 18 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Catra Road w Mississauga. Reżyserem spektaklu jest Janusz Dybel. Bilety do nabycia w księgarniach firmy Pegas oraz w Centrum Kultury. Informacje pod podanym numerem telefonu. Dom seniora Copernicus Lodge poszukuje wolontariuszy do pomocy mieszkańcom przebywającym na oddziale opieki długoterminowej w programach rekreacyjnych, w asystowaniu przy posiłkach, a przede wszystkim w prowadzeniu indywidualnych wizyt. Zainteresowane ofertą osoby w wieku od lat 14 wzwyż, dla uzyskania dodatkowych informacji proszone są o kontakt z panią Josie Dunn na podany na ekranie numer telefonu. Zacznij wprowadzać pozytywną zmianę w życie seniorów i pomóż uczynić dom Kopernika miejscem zwanym prawdziwym domem. Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej ogłasza zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy. W wyniku ataku wojsk Federacji Rosyjskiej ludność Ukrainy potrzebuje ogromnej pomocy umożliwiającej przeżycie tej wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Zebrane pieniądze zostaną przekazane jednej z fundacji działających w Polsce z przeznaczeniem na pomoc przybywającym tam uchodźcom z Ukrainy. Fundacja prosi o przekazanie wpłat na podane na ekranie jej konto w Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. Czeki można przesyłać także na adres fundacji. Wszyscy darczyńcy przekazujący przynajmniej $25 otrzymają zaświadczenie do odpisu podatkowego. O informacje w tej sprawie prosimy o kontakt na podany na ekranie adres mailowy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym świątecznym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu błogosławionych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy oraz dużo, dużo zdrowia. Do zobaczenia!